Ja. Cześć i czołem w kolejnym materiale i po raz kolejny oczywiście na coś sobie spojrzymy, ale przed tym standardowo suchar. A suchar na dzisiaj jest taki. Powiedzcie mi, jak nazywa się włączone radio? Radioaktywne. A tak na poważnie, to przyjrzymy się dzisiaj czemuś takiemu. A omawiany przez nas dzisiaj produkt to taki malutki podręczny kalkulator, co ciekawe z zasilaniem solarnym i my sobie głównie przetestujemy właśnie to zasilanie. Kalkulator to Casio, czyli bardzo renomowana marka, model SL100Verse, który został zakupiony na portalu Allegro na dzień 17 października 2021. Uwaga, w totalnie śmiesznych pieniążkach, ponieważ za całe 9 zł i 99 groszy, nie licząc kosztów przesyłki. Za taką kwotę otrzymujemy bardzo fajnie wykonany markowy podręczny kalkulator, tak jak mówię, od firmy Casio. No proszę Was, za 10 zł pudełko prezentowało się tak. Otrzymujemy bardzo taką obszerną, moi drodzy, instrukcję obsługi. Spójrzcie, oczywiście jest tutaj też to w języku polskim. My oczywiście nie będziemy się tutaj na jakichś funkcjach bardzo skupiać. My sprawdzimy sobie głównie to zasilanie solarne, bo to mnie najbardziej interesuje. I tak, tutaj mamy zasilanie, za chwilkę go sobie rozbierzemy. Całość prezentuje się dokładnie. Aha, tutaj jeszcze coś otrzymujemy. Też jakieś pierdoły takie. Całość prezentuje się dokładnie tak. Ja niestety tutaj już górną klapkę, że tak powiem, uszkodziłem, bo wyłamałem zawias. Chciałem się dostać do środka i tak jakoś niefortunnie poszło tutaj. Zobaczcie. Ale wszystko działa. Po rozłożeniu kalkulator prezentuje się tak. Bardzo fajnie, malutki. No i w zasadzie to właśnie rozłożymy go sobie. Jeszcze raz. Tutaj są takie bardzo malutkie śrubki. Poczekajcie chwileczkę. Bardzo mikroskopijne, spójrzcie. Nie mogę tego zgubić, ponieważ potem go nie złożę. Takie maleństwo. I zaraz zobaczymy, co tam się w środku kryje. Otwórzmy go. Tak, pokrywkę mamy już zdjętą, jak widać. I tutaj znajduje się, oprócz zasilania solarnego, oczywiście tutaj taka bateryjka. I tak prezentuje się ten kalkulator. Tutaj widzicie, wyłamałem niefortunnie zaczep, no ale to nie szkodzi i tak go tutaj sobie spokojnie złożę. Za chwilkę przejdziemy tutaj pokrótce do tych funkcji. Pozwólcie, na chwilkę się wyłączę, ja tylko tutaj go skręcę. Ok, po krótkiej chwilce powracam już tutaj do Was. Otwórzmy sobie ten kalkulator. Spójrzcie, już zasilanie tutaj solarne działa. Ja zakryję sobie to. Spójrzcie, i już praktycznie nic nie ma na wyświetlaczu. A teraz odkryję. Zakryję. Odkryję. Także zasilanie solarne tutaj działa. No ale tak pokrótce, co my tutaj uzyskujemy? Ośmiopozycyjny wyświetlacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli mamy tutaj 8 pozycji. Możemy tutaj przeliczyć sobie naszą lokalną walutę na euro. W tym celu mamy tutaj taki przycisk Rate Set. Przytrzymujemy go. I ustalamy sobie kurs naszej waluty, czyli aktualnie 1 euro to 3,80 zł.
No powiedzmy, że zmienię to na 3 zł i 90 groszy. OK. I teraz wystarczy wejść w rate euro i wpisać tutaj na przykład 10 i dać na lokal. I mamy 39 zł, tak? Powiedzmy, nie wiem, dajmy 20 euro. Rate euro. I na... A nie, coś źle zrobiłem. Jeszcze raz. Rate euro. 20. Aj, coś tutaj źle zrobiłem. Jeszcze raz. Waluta 3,90. Dobrze. Rate euro. 3,90. Dajmy 20 euro. To powinno dać nam 78 zł. 20 euro i na lokal. Dokładnie. Czyli działa. Przyciski są tutaj gumowane. Mamy tutaj oczywiście podstawowe funkcje matematyczne, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, marżowe, obliczenia procentowe. Wystarczy na przykład 100 pomnożyć przez 5% i dodać plus i wtedy wychodzi nam całe 105. Wymiary kalkulatora, jak sami widzicie, są bardzo malutkie. Składany, kompaktowy wymiar. Czego więcej chcieć? Tak jak mówię, zasilanie tutaj solarne, fajna sprawa. W wielu kalkulatorach doświadczyłem niestety tego, że to było tylko tak dla picu i to w ogóle nie zdawało żadnego egzaminu. Tutaj naprawdę to działa. No jak przestało, no jest to Casio. Także nie mogą tutaj sobie raczej pozwolić na robienie ludzi, że tak powiem, w bambuko. Zakryjmy go jeszcze raz. Spójrzcie. I nie ma nic na wyświetlaczu. Odkryjemy. Zakryjemy. Odkryjemy, zakryjemy, odkryjemy. Super, jeszcze raz, super. I to by było w sumie na tyle. Dzisiaj taki króciutki materiał. Polecam Wam tego typu produkt. No i cóż, widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.